Witam wszystkich, jestem Szrank. W tym odcinku zagrajmy w Q-Board. Kontynuujemy naszą podróż. W poprzednim odcinku tą podróż zaczęliśmy. Mieliśmy przygodę z goniącymi nas bykami, które są bardzo mocnym przeciwnikiem na tym etapie gry. Teraz którędy zejdziemy z tej góry? Dobrze, tędy. I kontynuujemy naszą podróż. W tym momencie udamy się te rejony. Przy okazji odkryjemy mniej więcej, jak wygląda ten kawałek mapy. Mam nadzieję, że tam są jakieś duże góry, ponieważ w dużych górach zawsze możemy zdobywać sporawe ilości surowców. Dobrze, jest wiedźma. Będziemy walczyli. Wiedźma zadaje dość dużo obrażeń, więc atakując ją trzeba uważać, trzeba patrzeć na te swoje punkty życia, by nie znaleźć się w sytuacji, w której nagle tracimy ich większość. O, tutaj widzę, jest grupka chickenów, czyli kurczaków, więc wykorzystamy tą okazję do zdobycia pewnej ilości punktów doświadczenia. Dobrze, jesteśmy tutaj. To jeszcze nie jest przeciwnik dla nas. Teraz będziemy walczyć teraz z tamtym przeciwnikiem, tylko szybko się jeszcze trochę podleczymy. Jeśli wszystko dobrze się zgra, to ten komputerowy wrogo do nas nastawiony bohater będzie walczył z tamtym przeciwnikiem. Niestety tak się nie stało. Nie poszedł ten, że tak powiem, krok dalej. Dobrze, wyszliśmy cało z tego pojedynku. Udamy się teraz na szczyt tej góry. Zobaczyć, co tu się dzieje. O, i tam widzę, że jest grupa królików, więc kolejne punkty doświadczenia, które są nam teraz tak bardzo potrzebne. Ten zielony przedmiot, który teraz zdobyliśmy, o, dokładnie ten, to jest niezidentyfikowany przedmiot. Po identyfikacji w mieście, to ten przedmiot może się zamienić w jakiś przedmiot dla na przykład wojownika lub maga. I ten level siły, czyli ten power level, pokazuje, jak mocny ten przedmiot będzie. Ten power level to jest moc tego przedmiotu. Więc 14 power level to będzie coś mniej więcej dla nas. No ale zawsze może to być przedmiot po zidentyfikowaniu dla innej klasy postaci, więc to niestety jest ta wada, że nie wiemy, co tam dokładnie jest. Sam ja pamiętam z poprzednich gier, jak identyfikowałem kilkanaście takich przedmiotów i żaden z nich nie był dla mojej klasy, więc takie rzeczy się zdarzają.
Tutaj zdobyliśmy przepis na zbroję, ale jest to niestety zbroja dla maga. Więc nic, co by nam się przydało. Gdzie my teraz jesteśmy? Bo tak troszkę zboczyliśmy. Dobrze, wracamy powoli w stronę miasta. Nie, nie, jeszcze do miasta się udawać nie będziemy, ale wolę biegać w okolicach miasta, niż potem zorientować się, że nadchodzi noc, a my jesteśmy hen daleko. Co przy naszym poziomie doświadczenia nie byłoby nam na rękę. Teraz szybko weźmiemy tą roślinkę i uciekamy. Cóż, manewr wykonany perfekcyjnie, nawet nas nie gonią. Więc to jest akurat pozytywne. I kolejna roślinka. Fajne w keyboardzie jest to, że naprawdę jak się te mapy eksploruje, je się odkrywa, to cały czas coś znajdujemy, a to jakieś roślinki właśnie do napojów leczniczych, a to jakieś ilości przeciwników, a to mapy są w ciekawy sposób wygenerowane. Naprawdę cały czas dzieje się coś interesującego. Tam widziałem grupę bohaterów. Ciekawe, czy będą przyjaźnie, czy wrogo do nas nastawieni. Wrogo. Dobrze, więc czas na kolejną bitwę. O, dobrze dla nas jest w tym momencie to stworzone, ponieważ jest to trzech wojowników. A naprawdę nie ma łatwiejszego przeciwnika dla wojownika, który używa bloku, niż grupa przeciwników walczących w zwarciu. Może nakuziemy napoju leśniczego, żeby znowu tego swojego szalnego jumpa nie wykonał jeden z nich. To by było niefajne, jak na koniec byśmy zostali zabici jednym atakiem. Myślę, że żaden z przedmiotów, które zdobyliśmy, nie jest dla nas. Zobaczymy, czy tamci przeciwnicy chyba będą za silni. Tak, dobrze pamiętam, są za silni. Aha. No to już zaczynamy. Zaczynamy kolejny raz to samo, czyli niesamowitą ucieczkę. Mam szalony pomysł tutaj, próby walki z tym przeciwnikiem. To się może udać. Mimo, że jest dla nas za silny, to spróbujemy. Kolejny niezidentyfikowany przedmiot, power level 17. Jednak wypijemy jedną miksę leśniczą, bo bez niej to może się różnie skończyć. Będziemy unikali ataków tego przeciwnika. Nie rób tutaj jakichś szalonych sztuczek, ziom, bo wiesz, my tu mamy walczyć, a ty tutaj chcesz odlecieć. No właśnie, te walki z tymi silniejszymi przeciwnikami też są niezbyt fajne, ponieważ nie tylko schodzi na nich, na tych przeciwników nam dużo potionów, ale również pół dnia się z nimi walczy. No ale jak widzicie, znaleźliśmy niezidentyfikowany przedmiot o mocy 52. Niestety zielony. Zielone wypadają dość często, więc bardzo możliwe, że zanim będziemy mogli go użyć, to będziemy posiadali już na niższy poziom przedmiot rzadki, który będzie dawał nam lepsze statystyki niż ten.
Dobrze, tutaj jest jeszcze grupka przeciwników. W przyszłości będą. Możemy mieć jednego z nich jako zwierzaka, ale w tym momencie będziemy z nimi walczyli, żeby zdobyć te punkty doświadczenia. Lecimy się teraz z tym mocniejszym, tą zupą. Ona leczy o wiele szybciej. Jak widzicie, leci nam po 4 punkty życia w tym momencie, a nie 2. Więc warto ją wykorzystać w takich sytuacjach, w których bardzo szybko chcemy się uleczyć. Aha, czyli musimy skręcić teraz w lewo. Dobrze, więc w tym momencie udamy się w tamte miejsce. Przynajmniej w jego stronę. A tutaj są dwa byki, z którymi nic wspólnego nie chcemy mieć. Tutaj jest grupa koni, więc kolejny raz uda nam się zdobyć trochę punktów doświadczenia. Ciekawe, czy tutaj jest coś schowane? Nie, nic. O, widzę tam rzadkiego przeciwnika, z którym będziemy zaraz walczyli. Jak musimy pokonać te konie, które... Okej, udało nam się wbić poziom doświadczenia. Dobrze, i udamy się teraz na walkę z tym przeciwnikiem. Dobrze, może sobie tego przeciwnika teraz odpuścimy. Potrzebujemy jednak jeszcze trochę poziomów, żeby to w miarę sprawnie szło. Ponieważ walczenie z jednym przeciwnikiem pół dnia to najlepsze rozwiązanie nie jest. Dobrze, możesz nam dać spokój, już wiesz, ty sobie już odbiegnij. Pewnie tamta wiedźma jest oczywiście przeciwnikiem. Nie, to jest czarodziej. Nie wiedźma. Twardo nas konią. Nie zostawią nas, no jednak niektórzy przeciwnicy jak się uczepią, to nie chcą przestać. Dobrze, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.